Ziemia obiecana to pojęcie biblijne występujące w księgach Wyjścia i Liczb, a także w nienależącej do kanonu Tory księdze Jozuego i oznacza tak zwany Eretz Izrael, południową część obszaru Kanaan, przeznaczoną do osiedlenia ludu wybranego, do którego prowadził ją Mojżesz. W tytułach powieści Władysława Reymonta i opartego na niej filmu Andrzeja Wajdy występuje w znaczeniu metaforycznym i dość szyderczo odniesiona została do Łodzi, która na przestrzeni XIX wieku z niewielkiej wioski przeistoczyła się w kilkusettysięczną przemysłową metropolię. Stała się ona ziemią obiecaną dla tych wszystkich, którym zależało na szybkim wzbogaceniu, ale także miejscem, w którym bardzo szybko można było wszystko stracić, łącznie ze złudzeniami. Kusiła wiejską biedotę nadzieją na polepszenie bytu, ale zazwyczaj kończyło się to jeszcze większym uciskiem i pauperyzacją, a także demoralizacją. Stąd kolejne odniesienia do Biblii, a mianowicie tym razem już do piekła i Sodomy. Była też kolejną stacją w upadku zdeklasowanych ziemian. U Reymonta budziła jednak fascynację dla pozytywistycznego rozwoju gospodarczego i tutaj uosobieniem tej fascynacji jest postać Dawida Halperna, Piewcy miasta. A to wszystko w opozycji do anachronicznego, już romantycznego etosu szlacheckiego. U Wajdy natomiast przeciwstawiona ona zostaje wyidealizowanemu wizerunkowi tego ostatniego. Po wojnie Łódź stała się ziemią obiecaną filmowców. Tu powstała wytwórnia filmów fabularnych, działająca do połowy lat 90., a także szkoła filmowa, która znalazła pomieszczenie w dawnym pałacyku fabrykanta Oskara Kona, który skądinąd zmarł śmiercią naturalną. Do grona jej absolwentów zaliczał się m.in. Andrzej Wajda. Stąd dziwić może, że w obsadzie filmu znalazło się zaledwie 7 absolwentów jej wydziału aktorskiego, grających na ogół role epizodyczne, na przykład Mariola Kukuła jako prostytutka w odważnej, jak na owe czasy, scenie erotycznej. Początkowo Andrzej Wajda traktował realizację Ziemi obiecanej dość instrumentalnie, ponieważ krytyczne spojrzenie na początki kapitalizmu w Polsce miało mu otworzyć drogę, dać przypustkę do nakręcenia człowieka z marmuru, z kolei krytycznego obrazu początków socjalizmu w Polsce. I tak przy okazji powstało arcydzieło, czego nie można powiedzieć o trylogii o ludziach z marmuru, z żelaza i z nadziei. Za arcydzieło Ziemię obiecaną uznał wybitny reżyser szwedzki Ingmar Bergman. Władze natomiast dość nieufnie potraktowały dzieło Andrzeja Wajdy, zwłaszcza ze względu na oniryczne zakończenie, w którym w historycznym kostiumie pojawiają się aluzje do świeżych jeszcze wówczas w pamięci wydarzeń grudniowych, czyli masakry robotników na Wybrzeżu w 1970 roku. Ekranizacja dość wiernie trzyma się literackiego pierwowzoru, z którego zaczerpnięto większość dialogów. Może jedynie wygląd niektórych postaci odbiega nieco od tego opisanego w powieści. To także przewodni motyw fabrycznych kominów, do których w filmie dołączają regularnie powracające ujęcia fabrycznych hal i maszyn. Reżyser ze swej strony dodaje jeszcze wyjaskrawione dodatkowo kontrasty społeczne i antagonizmy klasowe, niczym w filmach radzieckich, odwołując się do typażu, czyli charakterystyki postaci zredukowanych do jednej wyrazistej cechy fizycznej,
jak to ma miejsce na przykład w sekwencji rozgrywającej się w teatrze. Jak już wspomniałem, Andrzej Wajda przeciwstawia odchodzącemu w przeszłość sielskiemu dworkowi szlacheckiemu, stąd ujęcia skąpane w słońcu, rozświetlone i pastuszek niczym u Malczewskiego, przeciwstawia je brutalności miasta w dobie gwałtownej industrializacji. Tutaj odpowiednio pojawia się agresywny montaż ciętych ujęć. To także zderzenie eterycznej kobiecości narzeczonej głównego bohatera, granej przez Annę Nechrebecką, i zmysłowości zakochanej w nim żony fabrykanta. W tej roli występuje Kalina Jędrusik, co znalazło najpełniejszy wyraz w słynnej sekwencji w salonce łączącej głód kulinarny z głodem seksualnym i przesyconej właśnie wielką zmysłowością. Niestety sekwencja ta, która niewątpliwie była inspirowana przez nieco wcześniejszy film Marco Ferreriego Wielkie żarcie, została usunięta z wersji autorskiej z 2000 roku. W filmie występuje cała plejada ówczesnych aktorów polskich, ale pamiętać należy, że wykonawstwo filmowe to nie zawsze zasługa artystów, ale bardzo często dzieło reżysera i montażystów, powstające w przeszłości na ich stołach, a obecnie za sprawą techniki komputerowej. Dotyczy to na przykład sceny furii ogarniającej postać Horna, który w desperacji, nie bacząc na konsekwencji, hardo stawia czoła przemysłowcowi Buchholcowi. Grający go Piotr Franceschi nie znalazł odpowiedniego samopoczucia dla tej sytuacji i Andrzej Wajda zdecydował się na mechaniczny montaż kilku tych samych dubli, ponieważ każde ujęcie realizuje się w kilku wariantach i następnie wybiera się ze względu albo najlepszy, albo najlepiej montujący się z sąsiednimi. Tutaj dzięki temu mechanicznemu sklejeniu osiągnięto efekt zapamiętania i zapętlenia się postaci w narastającym gniewie. Kiedy Ziemia obiecana została kandydatką do Oscara, bardzo liczono, że będzie to pierwsza ta nagroda dla polskiego filmu. Faktycznie dopiero 7 lat później otrzymała go animacja krótkometrażowa Zbigniewa Rybczyńskiego Tango. Andrzej Wajda uzyskał w roku 2000, ale za całokształt twórczości, natomiast na odznaczenie fabuły czekać trzeba było do Idy Pawła Pawlikowskiego. Nie zdawano sobie sprawy, że Ziemia obiecana poniekąd stała z góry na straconych pozycjach, ponieważ na Zachodzie upatrywano w niej tendencje antysemickie, zwłaszcza w scenie modlitwy, konfrontacji między Morycem Beltem a bankierem Grinspanem, granymi przez Wojciecha Pszoniaka i Stanisława Igara, a także w przypisywaniu Morycowi Beltowi skłonności homoseksualnych wobec głównego bohatera. Co obecne jest także u Reymonta, ale na co zwróciłem uwagę dopiero pod wpływem uwag słuchaczy żydowskich, którzy widzieli w tym jeden z obyczajowych polskich antysemickich stereotypów. Dotyczącej tego scenie zwracano w Polsce głównie uwagę na podnoszony przez prasę katolicką jej aspekt pornograficzny, ogniskujący się wokół postaci granego przez Andrzeja Seweryna Niemca, odbywającego właśnie w niej stosunek seksualny z prostytutką na jeźdźca. Na paradoks natomiast zakrawa, że w Polsce ze względu na wierne odtworzenie realiów żydowskich film uchodził z kolei za filosemicki, a w związanym z nacjonalistycznym stowarzyszeniem Grunwald
środowisku zgrupowanym wokół Krakowskiego Teatru Ludowego prowadzonego przez Ryszarda Filipskiego, Andrzej Wajda zaczął od pewnego momentu uchodzić za głównego Żyda w polskiej sztuce, podczas gdy na Zachodzie z kolei uważano go za polskiego antysemitę, który katolicyzuje czy wręcz neguje Holokaust, na przykład w Korczaku. Ciekawe, jak po bez mała półwieczu w tych wszystkich kontekstach Ziemia obiecana wyjdzie z próby czasu.